Witajcie! W dzisiejszym przedświątecznym odcinku zajmiemy się dekoracjami, które możecie wykonać z papieru. Pokażemy Wam, jak przygotować świąteczne kartki i inne papierowe ozdoby, które przystroją Wasz dom na święta. Zaczynamy! Zaczniemy od prostej kartki z kurczakiem w roli głównej. Przygotujcie białą, sztywną kartkę, nożyczki, klej, cienkopis lub flamaster, żółty oraz na przykład różowy papier. Kartkę w formacie A5 lub innym dowolnym składamy w sposób zaprezentowany na zdjęciu, tak żeby całość nie zachodziła na siebie. Z różowego papieru wycinamy kształt jajka, przecinamy na dwie części i przyklejamy do obu części kartki. Z żółtego papieru wycinamy kształt górnej części kurczaka. Dopasujcie jego szerokość do szerokości połówki jajka. Dorysujcie mu oczka i dziób, przyklejcie. Możecie dodać świąteczny napis. Pierwsza kartka gotowa. Do wykonania kolejnej kartki potrzebne będą biała kartka, najlepiej z bloku technicznego, kolorowy oraz brązowy papier, nożyczki, dziurkacz, sznurek, nożyk introligatorski oraz klej. Możecie rozpocząć od wycięcia kilku pisanek z białego papieru oraz takiej samej ilości z kolorowego. Przydatne będą szablony, większe dla białych pisanek i trochę mniejsze dla kolorowych. Dziurkaczem robimy otwory w kolorowych jajkach, po czym naklejamy je na białe. Przewlekamy sznurek w górnej części naszych pisanek. Do zrobienia dziurki posłużyła mi pineska, ale tu uważajcie i poproście o pomoc kogoś starszego. Sznurek zawieszamy do górnych rogów brązowego papieru, zawijając z tyłu. Przyklejamy taśmą, jak na zdjęciu. Całość przyklejamy na białą kartkę, może być złożona na pół, zostawiając biały margines. Dodajemy napis i ozdabiamy w dowolny sposób. Kolejna kartka typu rozkładanka z pewnością spodoba się dzieciom. Przygotujcie kolorowy papier, zieloną i żółtą kartkę A4, błękitną, białą, flamastry, nożyczki, klej oraz czarny cienkopis. Zieloną kartkę A4 składamy na pół. W miejscu zgięcia, na środku złożonej kartki, robimy dwa nacięcia, mniej więcej 2-3 cm. Tak po rozłożeniu kartki powstanie wypukły element, do którego w późniejszym etapie przykleimy zająca. Z białego papieru wycinamy chmurki, następnie słońce i kępki trawy. Zróbmy je nieco dłuższe, dzięki czemu powstanie miejsce na zgięcie przydatne przy klejeniu. Z niebieskiego lub błękitnego papieru wycinamy kawałek nieba z falującym zakończeniem imitującym odległe pagórki. Niebo wraz ze słońcem i chmurkami przyklejamy do górnej części zielonej kartki. Z białego papieru wycinamy małe jajeczka, po czym w dowolny sposób zdobimy je. Ja użyłam flamastrów. Rysujemy kształt naszego zajączka, po czym dorysowujemy mu buźkę i uszy. Zająca przyklejamy w centralnej części kartki do powstałego nacięcia, tak aby po rozłożeniu kartki był w pozycji pionowej. Następnie przyklejamy kępki trawy, zaginając ich dolną część. Doklejamy pisanki i nasza kartka w stylu pop-up prawie gotowa. Na koniec, żeby jeszcze nasze nacięcie nie było widoczne po złożeniu, podklejamy całość sztywną kartką, na przykład w kolorze żółtym. Gotowe! Przed nami jeszcze jedna propozycja kartki. Przygotujcie kolorowy blok techniczny, nożyczki, linijkę, ołówek, klej. Mogą się też przydać dziurkacz oraz biały marker. Z białego papieru wycinamy kształt pisanek. Pomocny będzie wcześniej przygotowany szablon. Tak samo postępujemy z kolorowym papierem, z tą różnicą, że jajka wycinamy nieco mniejsze. Przy pomocy linijki i ołówka rysujemy kształt. W tym przypadku cienkie paski, które będziemy wycinać nożykiem. Tu znów może przydać się pomoc rodzica lub kogoś dorosłego. Nożyk jest ostry, uważajcie. W pozostałych kolorowych jajkach wytnijcie dowolne kształty lub użyjcie dziurkacza.
Kolorowe jajka przyklejamy na większe, białe, a następnie na kartkę w wybranym przez Was kolorze. Dorysowujemy nitki i napis. Teraz pozostaje tylko udać się na pocztę lub osobiście obdarować własnoręcznie zrobionymi kartkami naszych najbliższych. Kolejnym pomysłem na przystrojenie domu czy wazonu z gałązkami jest wykonanie papierowych, wiszących pisanek. Potrzebne Wam będą kolorowy papier, nożyczki, klej, ołówek, nitka i igła oraz cienkopis. Przygotowujemy szablon w kształcie jajka i odrysowujemy na kolorowym papierze dość sporo pisanek. Jeżeli chcecie stworzyć jednokolorowe, jak ja, będziecie potrzebować 5-6 wyciętych pisanek na jedną ozdobę. Wycięte jajka składamy wzdłuż na pół, po czym przyklejamy kolejno do siebie. W trakcie klejenia możemy do środka wprowadzić uciętą nitkę, na której będzie wisiała nasza ozdoba. Po sklejeniu wszystkich złożonych na pół owalnych kształtów powstaną trójwymiarowe pisanki, które w dowolny sposób możecie ozdobić, jeśli oczywiście chcecie. A może wolicie zrobić bujającego się kurczaka? Nic prostszego. Przygotujcie żółtą, czerwoną i białą sztywną kartkę. Z białego papieru wytnijcie spory okrąg, złóżcie go na pół, a w miejscu zgięcia wytnijcie zygzak, jak na zdjęciu. Z żółtego papieru wytnijcie owalny kształt, dopasujcie go wielkością do powstałego wycięcia. Przygotujcie oczka, dziób, grzebień i małe skrzydełka, a następnie przyklejcie. Kurczaka umieśćcie w środku wycięcia. Gotowe. Do wykonania owieczki z tekturki potrzebne Ci będą karton lub tutkę od papieru, dwa okrągłe przedmioty, u nas to są nakrętki różnej wielkości, do odrysowania kształtu kółka, nóż introligatorski, nożyczki, marker lub flamaster, kłębek włóczki w naturalnym odcieniu, kartka sztywnego papieru, także w naturalnych kolorach, np. biały, brązowy albo czarny. Przydadzą się także kredki albo tłuste pastele i sznurek na zawieszki. Na kartoniku odrysowujemy kolejno oba kółka, mniejsze w środku większego, i wycinamy za pomocą nożyka introligatorskiego. Włóczką zawiązujemy na supełek, po czym raz przy razie oplatamy ją dookoła okręgu. Zakańczamy, zaciskając pętelkę i ponownie zawiązując supełek. Czas na buźkę owcy. Najwygodniej dopasować jej wielkość do wielkości mniejszego okręgu, czyli naszej pokrywki. Rysujemy zarys mordki, wycinamy i ozdabiamy na przykład pastelami. Do ozdoby można też użyć flamastrów. Grzywkę możemy narysować lub zrobić z małego motka naszej włóczki i nakleić ją. Z pozostałego papieru wycinamy nóżki. Nasze owieczki możemy umocować w różny sposób. Zamiast okręgu brzuszek naszej owieczki możemy stworzyć także, na przykład z niedużego kawałka tektury wyciętego w kształt chmurki. Mi najłatwiej było odrysować na kartoniku małą pokrywkę i dorysować do niej łuki, co przypominało nieco rysowanie kwiatka, a następnie po prostu wyciąć. Do wykonania owieczki możecie wykorzystać także wspomnianą już wcześniej tutkę od papieru. Jeśli jest ona za długa, możecie ją nieco skrócić. Dalej postępujemy tak samo jak wcześniej. Tutkę owijamy dookoła włóczką. Nasze owieczki gotowe. Jeśli chcecie, możecie Wasze prace uzupełnić w zabawne dodatki, jak dzwoneczki czy pomponiki. Miłej zabawy! Z tutek papieru możecie wykonać także zajączki. Potrzebne Wam będą, oprócz tutek, kolorowy i biały papier, klej, nożyczki, flamastry lub ewentualnie marker oraz ołówek. Z papieru wycinamy pasek papieru szerokości naszej tutki. Tutkę smarujemy obficie klejem i oklejamy wyciętym paskiem papieru. Z pozostałego papieru wycinamy uszy. Z białego papieru wycinamy środki uszek. Wycięte środki doklejamy do uszek naszego zajączka. Z białego papieru odrysowujemy także ogonek.
Teraz delikatnie zginamy do środka oba brzegi tutki z dwóch stron. Delikatnie rozchylamy tutkę z jednej strony i do jej środka wklejamy uszy. Zginamy tutkę i prostujemy uszka. Tak samo postępujemy z ogonkiem, czyli odchylamy brzeg tutki i do środka doklejamy nasz ogonek, następnie ponownie zginamy tutkę i ogonek naprostowujemy. Pozostało nam już tylko wyrysować mordkę zajączka. Pamiętajcie, że możecie zacząć od rysowania jej ołówkiem i dopiero potem poprawienie jej flamastrem. A oto kilka innych przykładów na stworzenie zajączka z tutki. Wybierzcie sami, który z nich najbardziej się Wam podoba i do dzieła!